Jakbyśmy mieli scharakteryzować epokę, w której żyjemy, wielu powiedziałoby, że to epoka dzielenia się wiedzą i między innymi o dzieleniu się wiedzą porozmawiam z Violettą Dec, kolejnym gościem review. Violetta organizuje i współorganizuje TEDx Kazimierz, inicjatywę TEDx Kazimierz oraz jego najnowszą odsłonę TEDx Kazimierz for Women. Powiedz mi w takim razie, co to jest TEDx, bo myślę, że wielu ludzi obeznanych z tym zjawiskiem, z tym tematem, z tym trendem, z tą inicjatywą wie, ale równie wielu jeszcze nie wie, czym jest TED, czym jest TEDx. To jest tak naprawdę całe morze skojarzeń, ale rzeczywiście TED jest to taka seria interdyscyplinarnych już w tym momencie konferencji, które zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych dawno temu, bo w 1984 roku dokładnie. Główną ideą, która przyświeca całemu wydarzeniu, to właśnie idee warte rozpowszechniania. I chodzi tutaj o tak naprawdę tworzenie platformy, gdzie skupiają się ludzie z różnych światów, różnych obszarów poznawczych, różnych dziedzin, którzy mają ciekawe pomysły, projekty, robią rzeczy, które warto pokazać światu i którymi warto się dzielić. Te sceny skupiają zarówno naukowców, jak i technologów, polityków. Wizjonerów. Wizjonerów, tak, przede wszystkim. Aktywistów, artystów, przedsiębiorców. Dobrze, ale tutaj musimy jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. TEDx to są niezależnie organizowane lokalne wydarzenia, które działają na licencji TED i organizowane są właśnie w formacie TED. Teoretycznie każdy może zorganizować wydarzenie TEDx, jeśli przestrzega ściśle określonych reguł, które oczywiście sprecyzowane są w ramach tej licencji. Te reguły to między innymi identyfikacja wizualna, też logo i tak dalej, kolorystyka. Czerwona, co też tłumaczy trochę... Tak, ja jestem dzisiaj w kolorach TEDx, okay. TED. Z drugiej strony, tutaj TED pozostawia bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o kreowanie całego wydarzenia. Całą tak naprawdę stronę koncepcyjną, tematy, aranżacje, długość prezentacji, zapraszani goście i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście mamy szerokie pole do działania. Możemy się wyżywać kreatywnie i koncepcyjnie. W pewnym sensie to jest taka właśnie inwencja też twórców, którzy stoją za poszczególnymi tak naprawdę o to chodzi. TEDxami. Okej, okay, w takim razie sobie myślę, jestem bardzo oczywiście szczęśliwy, że coraz więcej wydarzeń na pograniczu technologii, socjologii, wszelkich kwestii związanych na przykład z biznesem dotyczy kobiet. Ja tak zastanawiam się, że za chwileczkę może być przesyt wydarzeń tylko i wyłącznie o kobietach, czy skierowanych do kobiet. Powiedz coś właśnie o tym, dlaczego TEDx for Women. Płyniemy w takim nurcie, gdzie ostatnio dużo słyszymy o kobietach, o osiągnięciach kobiet, o pracy wykonanej przez kobiety, ale wydaje mi się, że jest to bardzo pozytywny aspekt i ten wątek się bardzo dobrze wpisuje w samą ideę TED i TEDx. Niestety do tej pory ja, zarówno moje koleżanki i wiele kobiet doświadczamy na co dzień takiego właśnie podejścia i myślenia, które nadal gdzieś tam się utrzymuje, że mimo wszystko pewne sfery zdominowane są przez mężczyzn, tworzone są przez mężczyzn. Dedykowane mężczyznom. Dedykowane mężczyznom i to jest niestety taka mentalność, w której czasami bardzo dużo odwagi kosztuje kobiety wyjście i publiczne opowiadanie o swoich sukcesach, o swoich osiągnięciach i tak jakby przebicie się do tej szerszej rzeszy odbiorców. To nie jest polska nowa moda. Wydaje mi się, że jest to problematyka, która tak naprawdę dotyka cały świat. Organizowałam konferencje takie mocno technologiczne, programistyczne w różnych miejscach na świecie. W San Francisco, w Londynie, w Sztokholmie, Berlinie. I też byłam świadkiem zmiany tego kierunku myślenia, że mimo wszystko są to takie dziedziny, które bardzo mocno były zawsze zdominowane przez ten męski świat. I to nie znaczy, że nie ma w ogóle cudownych, inteligentnych, bystrych kobiet, które robią świetne projekty, programują, kodują. Bardziej problem polegał na tym, że te kobiety ciężko było znaleźć, bo one rzeczywiście nie miały odwagi trochę tak właśnie wchodzić z takim impetem do tego świata programistycznego i otwarcie, nie wiem, chwalić się tym, co robią. I wiem, jak dużo nas, organizatorów, kosztowało energii i czasu, żeby właśnie stworzyć takie środowisko sprzyjające kobietom, w którym kobiety czują się dobrze, w którym czują się dobrze jako właśnie
prelegentki. I nikt nie komentuje, że to dziwne, i nikt nie komentuje, że to jest takie wow, w ogóle niesamowite, że mamy, prawda, dwie kobiety, które kodują. Mhm. I rzeczywiście teraz to się bardzo zmieniło i bardzo fajne jest, że na przykład cały świat technologiczny bardzo się otworzył na kobiety i to już nie jest jakieś takie nowum w ogóle, że kobieta w technologii. Że wiesz, że brakuje męskich rąk do pracy w pewnym sensie. Tak. Ale to właśnie dzieje się dzięki temu, że tak dużo inicjatyw zostało podjętych w tym kierunku, żeby jednak zmienić trochę to podejście do rzeczywistości. I to nie chodzi o propagowanie takiego podejścia, że kobiety są lepsze albo pokażmy, że jesteśmy lepsze, udowodnijmy, że w ogóle coś potrafimy, tylko chodzi o udostępnianie sceny fajnym kobietom, które robią ciekawe rzeczy, które są liderami, które na co dzień w ogóle ryzykują, podejmują różne przedsięwzięcia, robią świetne rzeczy i po prostu już na tą chwilę mogą się tym pochwalić. Nie tworzymy sceny do dyskusji o problemach, tworzymy scenę dla ludzi, którzy coś robią i tak jakby są gotowi propagować te idee i pomysły. I w ogóle siła TEDa właśnie polega na tym, że nas inspiruje, zmienia troszeczkę nasze podejście do życia. Wydaje mi się, że dzieje się to w nurcie takiej myśli sky's the limit trochę, że nie ma rzeczy niemożliwych. I nagle przychodzi taki właśnie TEDx, który w ogóle otwiera nam 100 tysięcy jakichś takich szuflad w mózgu i nagle po prostu rzeczywiście zaczynamy wierzyć w to, że kurczę, no to naprawdę to, co robię, ma sens. I jest całe spektrum w ogóle możliwości, które gdzieś tam możemy podjąć i jest cała masa ludzi, którzy rzeczywiście są chętni, żeby współpracować i TEDx jest, no to jest właśnie taka wspólnota, gdzieś tam, takie community. Mhm. I w TEDxie działam już od dawien dawna, chyba od 2011 roku. Jeśli chodzi o TEDx Kazimierz, to cała inicjatywa zrodziła się w 2014 roku. I rzeczywiście widzę, jak ile to pozytywnych rzeczy chociażby robi w samym Krakowie, jak ludzie się poznają, później nawiązują ciekawe współprace, rodzą się nowe projekty i nowe znajomości, przyjaźnie, rodziny. Mamy kilka przykładów właśnie TEDxowych rodzin, prawda, gdzie ludzie spotkali się i to jest najfajniejsze, że tak naprawdę my sami się zmieniamy. Mnie to bardzo zmieniło. Czyli w pewnym sensie można przyjść, ale też zobaczyć kogoś na scenie wśród tej całej społeczności, która nas na tyle zainspiruje, że sami będziemy potrafić coś ze sobą zrobić, zmienić swoje myślenie i tak dalej. Oczywiście, świetnie. Tym bardziej, że to jest takie bardzo interdyscyplinarne i tutaj rzeczywiście wielowątkowość, łączenie różnych wątków, różnych dziedzin, to sprawia, że zaczynamy myśleć wielowymiarowo i zupełnie inaczej do tego podchodzić. A poza tym, TEDx to nie sama scena, bo tak naprawdę w trakcie głównej konferencji, poza tym, że mamy prelekcje, mamy artystów, performerów, w przerwach w ogóle przed konferencją, mamy też całą masę innych warsztatów, icebreakerów, różnego rodzaju aktywności, które tak naprawdę angażują całą widownię i ludzi, którzy przychodzą. No i fajne jest to, że no, ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że ktoś może stwierdzić, że no taki TED w ogóle, bo to teraz wszyscy się po prostu zachłysnęli TEDem, no ale fajnie, że się zachłysnęli TEDem i fajnie, że oglądają TED Talki, a nie na przykład Big Brothera, bo ja wolę żyć w społeczeństwie, gdzie rzeczywiście większość ludzi przy prasowaniu sukienki ogląda sobie fajny TEDx Talk, jak to zresztą ja dzisiaj robiłam rano, a nie Big Brothera. W sumie nie pozostaje nic innego, jak zapraszać na kolejne TEDxy, na kolejne tego typu inicjatywy, nie tylko pod tym głównym szyldem, ale również tym mniejszym i nawet najmniejszym, bo każdy, kto ma licencję, nosi w sobie jakąś ideę, jakąś inspirację dla kogoś. Można się spotkać, można się wymienić informacjami, wymienić danymi na swój temat, no i dzielić wiedzą, od czego zaczęliśmy i na tym skończymy. Dzięki wielkie, Violetta Dec, współorganizatorka TEDx Kazimierz i kreatorka w ogóle całej globalnej sceny TEDx, bo chyba można się już tak w tej rodzinie TEDxowej nazwać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.